W najnowszej aktualizacji dla warstwy EGB budynek oraz EGB obiekt trwale związany z budynkiem i EGB blok budynku wprowadziliśmy możliwość ręcznego powiązania tych obiektów z budynkiem, czyli utworzenia tak zwanych relacji. Dotyczy to eksportu plików do formatu GML. Aby utworzyć takie powiązanie, należy wybrać obiekt, który chcemy powiązać z budynkiem. Następnie klikamy na niego prawym klawiszem myszy i szukamy opcji Powiąż z obiektem. Następnie widzimy, że mamy funkcję na warstwie i widzimy, z jakimi warstwami może powiązać się wybrany przez nas obiekt. W tej sytuacji wybrałam obiekt trwale związany z budynkiem i mogę go powiązać tylko i wyłącznie z warstwą EGB budynek. Po wybraniu warstwy pojawia się okno z wyborem obiektów, do których może się wybrany przeze mnie obiekt związać relacją. I teraz, tak jak Państwo widzą, mam możliwość wyboru jednego z dwóch obiektów. One w zależności od wyboru na liście podświetlają się na mapie. Wybieram zatem ten budynek, do którego chcę utworzyć relację, zatwierdzam. I teraz jak taką relację zobaczyć? Również pod prawym klawiszem myszy w funkcji Powiąż z obiektem można wybrać opcję Zaznaczaj powiązane. Efekt będzie taki, że jeśli kliknę na obiekt, który wcześniej związałam relacją, będzie pokazany obiekt, z którym został on powiązany. Podobnie jeśli kliknę na budynek. Ten obiekt, który wybrałam, jest takiego bardziej ciemnego koloru, natomiast ten związany z nim relacyjnie jest koloru jaśniejszego, a jego wierzchołki są w kolorze szarym. Jeśli kliknę na inny obiekt, który nie jest jeszcze powiązany, będzie miał on kolor czarny, ale nie będzie jakby wybranego innego obiektu, do którego mamy relację. Natomiast podobnie mogę powiązać też obiekt punktowy, czyli powiąż z obiektem na warstwie EGB budynek. Ponownie pojawia mi się lista wyboru i już obiekt mam powiązany. Podobnie będzie z blokami budynków. Tu akurat mam nawis i podobnie powiąż z obiektem na warstwie EGB budynek. Wybieram obiekt z listy i już mam utworzone stałe powiązanie. Co nam to daje? Tutaj, tak jak Państwo widzą, mamy grupę budynków. Mamy dwa budynki sklejone ze sobą ścianą. Pewnie jest to jakiś bliźniak. I do tej pory w programie CGO wszystkie relacje były tworzone automatycznie na podstawie topologii, czyli wystarczyło, żeby obiekt z budynkiem trwale związany lub jego blok dotykał bezpośrednio do budynku lub dotykał do obiektu, który właśnie bezpośrednio do budynku dotyka, czyli tak jak na przykład te podpory. Niestety w sytuacjach takich jak ta, którą widzimy tu na mapie, niestety czasami to powiązanie tworzyło się błędnie. Akurat w tym przypadku podpory, które tutaj widzimy, i ten taras wiązały się niestety do budynku poniżej, czyli nieprawidłowo. I w takiej sytuacji do tej pory niestety nie było możliwości zmiany tych relacji. W tej chwili mogą Państwo wybrać, już kartując, do czego chcemy, aby dany obiekt z budynkiem trwale związany został dopięty, i wtedy te relacje będą ważniejsze niż relacje tworzone automatycznie na podstawie topologii. Prezentowane rozwiązanie pozwala także na przypisanie relacji obiektom, które nie dotykają bezpośrednio do budynku, nie mają zachowanej topologii. W tej sytuacji na przykład możemy powiązać podporę, która znajduje się w pewnej odległości od budynku, ale jest nadal obiektem z budynkiem trwale związanym i po prostu musi posiadać relacje. Oczywiście reguły, które zastosujemy, są ważniejsze niż automatyczne tworzenie relacji topologicznie. Natomiast jeśli nie mają Państwo potrzeby, czyli jeśli jest na przykład pojedynczy budynek i wiemy, że nie będzie konfliktowych sytuacji przy działaniu automatycznym, to nie ma potrzeby wybierania tych relacji, ponieważ automat, z którego korzystaliśmy do tej pory,
działający na zasadzie przylegania, na zasadzie topologii, oczywiście działa nadal i można także z niego korzystać. Jeżeli chcemy zmienić jakieś powiązanie, które już utworzyliśmy, na przykład tutaj mam powiązaną podporę z budynkiem, to wystarczy kliknąć na nią prawym klawiszem myszy i wybrać powiąż z obiektem na warstwie EGB budynek. Utworzenie nowego powiązania nadpisze powiązanie poprzednie, czyli jeśli teraz wybiorę ten drugi budynek, to już zostanie utworzone tylko i wyłącznie powiązanie do tego budynku. Jeśli jednak pomyliłam się i chcę wykasować jakieś powiązanie, to również pod prawym klawiszem myszy mam funkcję powiąż z obiektem usuń powiązanie. Zostanie wtedy wykasowane powiązanie z tym budynkiem. W ogóle zostaną wykasowane wszystkie powiązania tego obiektu, jakie może mieć. Oczywiście jest to podpora, więc może mieć tylko jedną relację, ale gdybym wybrała budynek, a on ma relację do tego i tego obiektu, a następnie jeśli wybiorę powiąż z obiektem usuń powiązanie, to wykasowane zostaną wszystkie relacje tego budynku z innymi obiektami. Proszę zobaczyć, nie mam już żadnych relacji, jedyne co pozostało to powiązanie pomiędzy obiektami.